MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Robert Pasut po pojedynku, witam. Siema. Słuchaj, jest progres, walki na walkę wygląda coraz lepiej. Ale, a że nie ma takiego ryja. Zobacz jak Filip wygląda. Źle? No. Tak? Stary, noga fioletowa, gęba bardziej obita od mojej. Jaki mam nos? Cały. Nie no, żeby nie było, że moją ambicją nie jest być obitym, bo to znaczy, że nie jestem ambitny. O. Ale w oko dostałem headshota. Śliną. Wczoraj beka, słuchajcie, dzisiaj pluje. Pluje na za świnia. Słuchaj, czego zabrakło, stary? Czego zabrakło? Filip jest, on ma taki charakter w tych pojedynkach, cały czas idzie w przód, co nigdy się fajnie, nie poddaje. Fajnie, super, super przeciwnik. No. Głąb idealny, nie? Ale czego zabrakło? No Misiek, no siły w rękach i kondycji. No. Ja czułem, że moje ciosy mu nie robią, chociaż dostał kilka, to tam zrobiło, ale on mnie mocniej walił. No. Ja to, stary, w drugiej rundzie to podwójnie widziałem, już nie chciałem nic mówić trenerowi. No i kurwa, ten, no, ja nie wiem, z czego ma nogi, stary, już mu się uginała cała. Przecież on do szpitala pewnie pojechał, gdzie on jest? No nie ma go. Był właśnie. Na wywiadach? A ja jestem! Przepraszam, zepsułem rekord w szatni. Dobry. Gratulacje dla Rogera, słuchajcie. Ej, mogę Roger powiedzieć? Roger się mega stresował, mam wrażenie, co? Tak, tak, tak. I to, słuchajcie, jak człowiek przewalcza taki stres i zamienia to w wygraną, to ja, kurwa, stary, mam do ciebie taki szacun w chuj. Bo ja ci oczywiście, że kibicowałem, ale myślałem, że po prostu te nerwy cię zjedzą, a ty te nerwy zamieniłeś, stary, w jakąś niszczycielską moc i żeś go skończył. Gratulacje. Dziękuję ci bardzo. Za tym coachem, a nie... Widzimy się na sali. Widzimy się na sali. To jeszcze nie koniec. O, to dopiero ja początek! Ale to elegancko humor, co dopisuje? Humor gituwa, jak to mówią. Humor gituwa, ponieważ, wiesz, ja jestem bez bomby, ja mam 36 lat, ja nagrywam YouTube'a, to jest, wiesz, męczące, ja robię bardzo dużo rzeczy i mimo tego ustałem tam z nim, nie poddałem się, wykonałem część planu i tyle. Duszenie było blisko, ale już byliśmy śliscy, ale słyszałem jak charczał. I miałem wybór, albo poprawić, nawet trójkąt zapiłem nogami, już zacząłem go rozciągać i kurwa mi się wyśliznął, no jakby to było w pierwszej rundzie, to bym go udusił. Jest trochę żal do siebie, czy nie? Absolutnie, słuchajcie, niczego nie żałujcie w życiu, ja, wiesz co, ja jakbym się poddał, to bym żałował. A ja walczyłem do końca, nawet jak byłem na wstecznym, to te lewe dostawał, ryj mu już rozbiłem pod koniec ten nos. Bo on już na te lewe nachodzi, już nie miał w ogóle już zero kontroli, ale cały czas szedł do przodu, bo on chce cię wziąć na taki, na strach, że się po prostu przestraszysz i się złożysz w kulkę. No, więc zrobiłem co mogłem, sorki, że nie wygrałem. Do humor mam dobry, stary, no bo ja jakby, ja, no nie wiem, no, czy ja nie mam tej bomby, nie mam, ja mam takie emocje bardziej, ja już się nauczyłem emocje kontrolować, no. Żadnego melanżu nie robię, nagrywam dalej YouTube'a i tyle. Może po raz wziąć kogoś starszego teraz, na przykład Paweł Jóźwiak byłby spoko moim zdaniem. No, no może... wczoraj pięknie się zachował tutaj na ściankę. To idiota jest, no. No, to jest debil normalny, przewrócił mnie, tam mogliśmy nie walczyć, jakby tam było coś twardego. Słuchajcie. Ja powiedz, że przegrałeś przez niego, że miałeś jakąś kontuzję. Jóźwia, nie, bo zabraniają nam mówić o kontuzjach po walce. Nie, no tak, śmiej się. Słuchaj, ale co chciałem bardzo, chciałem bardzo podziękować Federacji Fame MMA za zaproszenie, bo stary poziom organizacji, ja się tutaj czuję jak król. No. Uwielbiam te federacje. Czyli co, Robercik, Paweł Jóźwiak? Paweł Jóźwiakow? Pawełow Jóźwiakow. Słuchajcie, Roger Dead Food, zajebiste burgery. Dobre są te burgerki, kupcie, proszę. No. Kupcie loterię na Ojdomek, Mobile Fox, mam swoją kolekcję. Hubert Mściwujewski, słuchajcie, obiecał, że schudnie 15 kilo do 1 stycznia. Mhm. Nie, 10. Schudnę. Schudnie. Easy. Znaczy, nie to, że 10, obiecaj widzom. No bo schudnę, ale potem, wiesz, tam będę masował, ale zrzucę sadełko. Dobrze, obiecał. A ty przestań mi pomawiać ten w innych wywiadach. Nawet ludzie to on ten, kurde, napisać, że kurde, tutaj to... Ale ty długo trzymasz urazę. Nie, ale no było mi przykro, po prostu i tyle. Ja myślałem, że tutaj wszystko spoko, a ty, kurde, strzelasz kimś tam, wiesz. Dobra, ale aliśmy dalej. Dobra, to sorry za to, sorry za to. A Sebastian Fabiański? Weź go, kurwa, ciecia, peta, tfu, poddaje się po jednym ciosie. On nie ma, stary, szacunku do widzów, nie ma charakteru. Nie zasługuje na walkę z Sutonatorem. No ale słuchaj, ale moim zdaniem walka byłaby fajna na konferencjach. Konferencje, programy, dobra, bo między wami iskrzy. Ty nie lubisz jego, on nie lubi ciebie, nie oszukujmy się. Sebastian jest bardzo mocny w słowie, też się nie oszukujmy. Ty jesteś też mocny w słowie. Coś pięknego by było. No może to prawda, no to może, to dawaj, Fabiański, dawaj, dziadzie. Nie, no on nie będzie chciał. Dobra, jebać. Myślisz, że nie? Srać mu na łeb. A ile ty ważysz teraz w ogóle? Teraz w ogóle ważę 90 i chciałbym już więcej, nie ważyć więcej. Chcę wyciebić w 7,7 nawet.
Jakie miasta zamierzasz teraz odwiedzić w swoim kontencie? Toruń, Lublin, Bydgoszcz. Koniecznie. Jeszcze raz Białystok, Wrocław drugi raz. Koniecznie Poznań jeszcze raz, Szczecin na pewno. I w ogóle będzie objazdówka po Polsce jak nic. I Zakopane. Słuchajcie, wyczekujcie kontentu. Teraz będą za mną chodzić za Biel, bo chodzili za mną pół roku i tak. G, not, G. Ale wiesz, Zabielski nie ma fanów żadnych, więc nie będzie Zabielski. Tylko będzie, ziomek, przejebałeś mi kupon. A, jak ci przegrałem kupon, to nie pisz do mnie. To jest najgorsze. Słuchaj, a jeszcze jedna sprawa. Ty nie dostałeś nigdy od kogoś pijanego, nie wiem, płci męskiej? Bo wiesz, bo to są imprezy tam, no chodzą różni ludzie, nie? Nie, słuchajcie, nie wyzywajcie youtuberów. W sensie ja się nie będę z wami bił, nie podchodźcie, to jest niebezpieczne. Ty masz ochronę tam przy sobie? Nie, nie, to jest beton, słuchajcie, jesteście pijani. To, że ze mną się pobijecie na ulicy, nie znaczy, że będziecie mieli walkę w fejmie. To tak tylko mówię, bo to jest stary dziwne, nie? Znaczy, to jest niebezpieczne po prostu. Czek mi, czy nie warto mieć jakieś tam przynajmniej dwie osoby super, przy sobie, stary, super. Nie? No i od razu koszty mi wyskakują. No ale to nie musisz komuś płacić 500 zł za ochronę. No załóżmy, ale muszę 300. No ale... No to na dzień dobry mam, stary, powiem ci tak, z buta się przestaje forma to płacać. To sobie weź, stary, jakąś firmę ochroniarską na współpracę. Dobra, no chcę dobrze dla ciebie. No. Misiek, dziękuję, że no, się troszczysz. Trzymaj się, dobra, na razie. Wiecie, jak to w Abstra było z kosztami. Trzeba tego pilnować.